Znajdujemy się na wystawie Przesilenie, malarstwo północy 1880-1910 i jest to już ostatni tydzień trwania tej wystawy, która zamyka się 5 marca. Na wystawie prezentujemy głównie malarstwo przełomu XIX i XX wieku z krajów Europy Północnej. Mam tutaj na myśli Szwecję, Norwegię, Finlandię, Danię i Islandię, które jest pokazane według kilku takich kluczy tematycznych. Wystawa została nazwana Przesilenie, dlatego że chcieliśmy się odwołać do zjawiska znanego powszechnie, czyli do przesilenia letniego, które jest fenomenem naturalnym, ale jest też świętowane w kulturze i długiej tradycji krajów Europy Północnej i jest znane na świecie. Natura to jest ten podstawowy wątek wystawy, którym pokazujemy właściwie w każdej z przestrzeni, do której wchodzą widzowie, ale zaczynamy od takiego idealnego zobrazowania relacji człowieka i natury, co też jest jakby znane z skandynawskiego stylu życia. I o tej relacji opowiada obraz Erika Werenskiolda, norweskiego malarza, który został namalowany w Telemarku. Telemark to jest kraina w Norwegii, która jest uznawana za taki rdzenny region prawdziwej norweskości, dawnej kultury i tradycji. I Werenskiold pokazał tutaj wiejską dziewczynę w tradycyjnym ludowym stroju, która jest wpatrzona w krajobraz. I to nie jest jakiś krajobraz, tylko to jest jej środowisko, ziemia, z którą ona jest związana, w której wyrosła, przez co jakby ta relacja, stosunek, więź jest bardzo harmonijna. Później artyści będą w dalszych częściach wystawy pokazywać różne warianty właśnie tej relacji, ale ona tutaj jest bardzo ważna. W tym czasie, kiedy powstał obraz, artysta przyjechał do Telemarku, ale Werenskiold, podobnie jak wielu artystów z Europy Północnej, studiował w Paryżu. I to jest też bardzo ważny punkt odniesienia dla naszej wystawy, ponieważ staramy się badać te relacje pomiędzy wielkim centrum sztuki, jakim był Paryż w tym czasie, a marginesami, takimi właśnie jak Skandynawia czy Polska, ponieważ polscy artyści tutaj też się pojawiają. Ja będziemy pokazywać, w których momentach jakby są takie punkty, gdzie warto wprowadzić polski kontekst i gdzie jakieś cechy wspólne malarstwa tych różnych regionów możemy zaobserwować. Poza naturą, którą tutaj od razu sygnalizujemy, ważnym tematem jest prowincja i życie na prowincji, takie proste, zwyczajne. Pamiętajmy o tym, że w tym czasie miasta, mimo że w ramach industrializacji, wkraczania w obszar nowoczesności, są w mniejszości, ponieważ większość ludzi jednak żyje na wsi i artyści żyją w miastach, tak? Ale jednak wieś i prowincja jest tym obszarem ich zainteresowania. Dlatego na obrazach pojawiają się sceny ze zwykłego życia, zmieniającej się prowincji. I tutaj znakomitym przykładem jest twórczość duńskiego symbolisty Laurica Andersena Ringa, który właśnie pokazuje takie sceny z małych miasteczek. To jest taka scena rodzinna, na ulicy podpatrzona z ukrycia, a w tle widzimy zmieniający się krajobraz wsi, bo tam jest komin fabryczny. Inne jego dzieło z kolei pokazuje robotników, chłoporobotników, którzy też w takim wiejskim terenie kładą rury do melioracji terenu, więc to są takie obserwacje zmian, jakie zachodzą, również tych zmian społecznych. Niewiele jest przedstawień miasta jako tego obszaru nowoczesności, ale ono czasami się pojawia, tak jak w obrazie Erika Henningsena, który pokazuje paradę orkiestry, przemarsz orkiestry wojskowej w Kopenhadze, i artysta skupia się tutaj na
mieszkańcach miasta i to raczej tych należących do mniej uprzywilejowanych grup mieszkańców. Ta problematyka społeczna była temu artyście zawsze bardzo bliska. Więc kilka takich zagadnień społecznych tutaj sygnalizujemy. Ale przejdźmy teraz do natury dalej. I myślę, że bardzo ciekawą twórczością w ogóle, ale też ładnie tutaj reprezentowaną takim nietypowym dziełem jest sztuka szwedzkiego malarza Brunona Liljeforsa, który zdobył sławę jako animalista. Malował zwierzęta, co nie było może bardzo wysoko cenionym tematem malarskim pod koniec XIX wieku i raczej możemy to kojarzyć z kiczem nawet. Natomiast Liljefors zrobił z tego swoją specjalność i też widzimy, że zwierzęta pokazywał z taką wypracowaną akademicką dokładnością z bliska w nowoczesnych kadrach i też na takich szkicowych, prawie że impresjonistycznych tłach. Ponadto czasami właśnie tworzył takie kompozycje złożone z kilku obrazów, w których opowiadana jest jakaś historia związana ze zwierzętami. Tutaj rzecz brutalna, bo zwierzęta się zjadają na tych obrazach. Do Liljeforsa chcieliśmy porównać na wystawie słynnego, jednego z najważniejszych polskich pejzażystów, czyli Józefa Chałmońskiego. I stąd obecność, to jest właśnie ten pierwszy polski kontekst na wystawie, obecność obrazu Dropie, który powstał jeszcze podczas pobytu Chałmońskiego w Paryżu, ale właśnie natura i zamieszkujące ją zwierzęta stały się takim ważnym tematem, zwłaszcza wtedy, kiedy już Chałmoński wrócił do Polski i osiadł na mazowieckiej wsi. Także ci artyści mieli bardzo podobną tematykę prac, też stosowali taki realistyczny język i też w podobnym czasie budowali swoje kariery we Francji. Bardzo ciekawym dziełem innym, bo mamy tutaj pejzaż zimowy, jest obraz Fritza Taulowa, znowu Norwega, który był przyjacielem Erika, czy znajomym Erika Werenschola, autora obrazu Na równinie, który jest tym otwierającym dziełem. Oni obaj byli realistami, bo opowiadali się za taką sztuką nowoczesną w tym czasie w Norwegii. Obaj też byli w Paryżu, a w tym obrazie Fritz Taulow stworzył taki typ, idealny typ pejzażu zimowego w Norwegii. Mamy tutaj te wszystkie piękne efekty realistyczne, w których się bardzo specjalizował, czyli no, te błyski na wodzie, jakby fakturę śniegu, elementy, które pozwalają oddać w ogóle atmosferę zimna i wilgoci takiego śnieżnego krajobrazu, który no, jest jakby bez wątpienia tutaj pokazuje norweską ziemię. Obaj ci artyści w latach 80. już założyli taką ważną inicjatywę, jaką były wystawy jesienne w Christiani, które pojawiały się co roku i były takim polem do pokazania po raz pierwszy nowoczesnego malarstwa właśnie w tym kraju. Północni artyści wyjeżdżali do Francji, żeby tam poznawać nowe trendy w malarstwie. Chcieli być nowocześni, chcieli zrywać z tradycjami swojego regionu, edukacji, z edukacją taką artystyczną, jak była oferowana w Akademiach Sztuk Pięknych, czy to w Sztokholmie, czy w Kopenhadze. W Paryżu biły źródła sztuki współczesnej, więc tam się udawali. Obrazy zgromadzone w tej części wystawy prezentują tę lekcję francuską Skandynawów, więc przede wszystkim widzimy tu wpływ oczywiście impresjonizmu, tak jak w tym dziele Karla Fredricka Hilla o niesłychanie bogatej fakturze impastowej, bardzo jaskrawej. Także inne obrazy prezentowane w tej sali pokazują wpływ studiów plenerowych, odkrycie, że można pracować na świeżym powietrzu i tam studiować barwy. To dzieło Karla Nordstroma jest jednym z najsłynniejszych obrazów nordyckich końca XIX wieku, uważanym
jednocześnie za najbardziej impresjonistyczny. Obraz ten powstał w kolonii artystów w Grez-sur-Loing koło Fontainebleau. Widzimy tu ogród, winorośl, z tyłu płynie rzeka Loing. Artysta, jak widać, skupia się na barwie, na świetle, na oddaniu ulotnego wrażenia, tak jak robili to impresjoniści. Mniej ważny staje się dla niego sam temat. Ten obraz jest także ważny w historii sztuki szwedzkiej, dlatego że był pokazany na słynnej wystawie zatytułowanej Z nadbrzegów Sekwany, którą grupa oponenterna, czyli opozycjoniści, młodzi artyści, zorganizowali w Sztokholmie. I jest to taki moment niejako założycielski nowoczesnej sztuki szwedzkiej. Inne dzieło w tej sali, które ma szczególną historię, to obraz Alberta Edelfelta, najsłynniejszego z kolei fińskiego malarza końca XIX wieku, który to obraz także wyraża poszukiwania luministyczne artysty w innej stylistyce. To jest dzieło takie typowo salonowe, kosmopolityczne, bo takim artystą właśnie, artystą salonów był Edelfelt, mieszkający na stałe we Francji, a spędzający jedynie wakacje w rodzinnej Finlandii, gdzie właśnie namalował pod Porvo tę intymną, taką sielankową scenę przedstawiającą jego dwie siostry, Anni i Bertę. I wbrew pozorom, mimo tematu, to nie był obraz prywatny. On powstał na zamówienie rodziny carskiej zresztą. Potem za sprawą wydarzeń politycznych trafił do Państwowych Zbiorów Sztuki w Polsce, a z kolei w czasie II wojny światowej zaginął i dopiero 3 lata temu odnalazł się, został przez Ministerstwo Kultury w depozycie złożony w naszym muzeum. Jeszcze inny sposób patrzenia na pejzaż w plenerze prezentują te dwa dzieła, czyli obraz Anny Bilińskiej, prezentowany także niedawno na wystawie monograficznej tej artystki w Warszawie. Obraz malowany w Normandii, w Pourville, gdzie Bilińska była na plenerze. Wiadomo, że mieszkała we Francji na stałe. Podobnie jak szwedzki malarz August Hagborg, może nieco dziś zapomniany, choć w XIX wieku bardzo popularny. On również swoje życie zawodowe związał z Francją. Był jednym z tych, którzy tam pojechali, ale on akurat nigdy do Szwecji na stałe nie wrócił. Ten jego tryptyk, także malowany w Normandii, podobnie jak dzieło Bilińskiej, świetnie pokazuje z jednej strony przywiązanie artystów skandynawskich jeszcze do takiego bardzo precyzyjnego rysunku akademickiego i jednocześnie już poszukiwanie nowej formuły ekspresji impresjonistycznej, takiej wrażeniowej, którą tu wyraża ten środkowy panel urzekający, przedstawiający morze. Kolejna część z tej sali, druga część sali, poświęcona jest już północy. Wróciliśmy z Francji, tym razem do Danii. Jesteśmy w Skagen. Skagen to była w XIX wieku niewielka osada rybacka na samej północy Półwyspu Jutlandzkiego, gdzie od lat 80. funkcjonuje, XIX wieku funkcjonuje bardzo ważna kolonia artystów, najważniejsza na tym obszarze północnym. Tam spotykają się nie tylko Duńczycy, także Szwedzi, Norwegowie. No i razem malują, tworzą wspólnotę. Koncentrują się na pokazywaniu codziennego życia tych zwykłych ludzi. Stąd w ich malarstwie pojawia się temat pracy, temat zmagania z tym ciężkim żywiołem morskim. No i trudności, z jakimi ludzie się spotykają. Wtedy widzimy w malarstwie zainteresowanie już niewielkimi historiami, ale realistycznie ujętymi obrazami codzienności. Takimi jak to dzieło Oskara
Bjorka, no, iluzyjne, w którym malarz zachwyca nas detalami, takimi jak impastowo budowana piana, która w takich fantastycznych, zupełnie urzekających, w urzekający sposób jest przez niego odtworzona, czy choćby ten piasek. Bjork stara się przekonać nas, że ten obraz był malowany w plenerze na plaży, co oczywiście było zupełnie niemożliwe ze względu na rozmiary tego płótna. Najbardziej chyba znanym artystą kolonii w Skejen jest Peder Severin Krøyer. Pokazujemy na wystawie Przesilenie jeden z jego słynniejszych obrazów, ten właśnie z muzeum w Aarhus. To dość taka sentymentalna scena pożegnania żon, kobiet z mężami wypływającymi o zmierzchu na połów. Krøyer jest tym z malarzy w Skejen, którzy w największym stopniu wpłynęli na wykształcenie takiej specyficznej, czy postrzegania specyficznej tożsamości tej wspólnoty, czy szerzej malarstwa północnego, jako w pewnym sensie egzotycznego ze względu na jego zainteresowanie niebieską godziną, czyli tym fenomenem bardzo długiego zachodu słońca, kiedy barwy, jak widzimy na jego obrazach, są nasycone bardzo szczególnym nastrojem. I właśnie takie przedstawienia nastrojowe, atmosferyczne są tymi najbardziej znanymi obrazami ze Skejen. I do takich przedstawień należy także ten niewielki szkic Pedera Severina Krøyera, który przedstawia dwie kobiety. Nie są to anonimowe postaci, tylko żony malarzy Krøyera i Michaela Ankera. Anna Anker i Marie Krøyer, które same też były malarkami. I tu Peder Severin Krøyer przedstawił je o niebieskiej godzinie na plaży w Skejen. W tej samej sali prezentujemy jeszcze dwa obrazy Anny Anker, znacznie skromniejszych rozmiarów niż prace mężczyzn. Nie tak monumentalne, heroiczne, tylko znów intymne, kameralne przedstawienia kobiet we wnętrzach, w których artystka przejawia bardzo już taką nowoczesną estetykę, zwłaszcza w sposobie łapania bardzo finezyjnym tych światła padającego przez okna i tworzącego takie niezależne kompozycje na ścianach pomieszczeń. Myśląc o opowieści na wystawie, chcieliśmy tutaj zaaranżować takie wrażenie zmieniania się przestrzeni, tego, że widz wchodzi na wystawę i w każdej kolejnej sali zagłębia się coraz bardziej w inne przestrzenie. I na samym początku mieliśmy do czynienia z pejzażem, prowincją, właśnie rozległym, świetlistym widokiem morza i plaży, a teraz przechodzimy do wnętrza domu, więc w tej sali też jest taki inny klimat. Wnętrze jako temat było bardzo ważne nie tylko w malarstwie skandynawskim, ale też w ogóle w kulturze, w literaturze. I myślę, że to też jest taki element, który kojarzymy, gdy myślimy o skandynawskim stylu życia, właśnie takim bezpiecznym, przytulnym, zacisznym domu, w którym spędza czas rodzina. Malarze takie sceny właśnie przedstawiali, ukazując zazwyczaj salony domowe albo kuchnie, w których znajdowały się albo całe rodziny, też bardzo często kobiety, które zajmowały się pracą. To jest układanie kwiatów, tak jak na obrazie Viggo Johansena, który też był członkiem kolonii w Skejen. Pojawiają się też takie momenty odpoczynku, jak picie kawy, herbaty, ale przede wszystkim jeżeli kobiety są właśnie pokazywane we wnętrzach, no, tak kameralnie oświetlonych salonów, to zajmują się szyciem.
To jest taki najbardziej popularny temat. Artyści przedstawiali swoje żony, członków swoich rodzin właśnie w takim domowym, bezpiecznym otoczeniu. Ale staramy się pokazać, czy inaczej jeszcze zdefiniować przestrzeń na tej wystawie i dotykamy bardzo ważnego tematu, jakim była emancypacja artystek właśnie w Skandynawii, która rozpoczęła się wcześniej i była jakby na szerszą skalę niż w pozostałych częściach Europy. Mówimy tutaj już o latach 70. XIX wieku. I zjawisko to właśnie wynikało z wielu czynników. Myślę, że bardzo ważnym było takie wsparcie rodziny, która pozwalała właśnie kobietom studiować. Było też dużo możliwości kształcenia się właśnie w krajach skandynawskich w dziedzinach sztuki. Chociaż też trzeba podkreślić, że przede wszystkim było to kształcenie prywatne. Jedynie w Sztokholmie Akademia Sztuk Pięknych dopuszczała artystki właśnie do kształcenia takiego oficjalnego w latach już 60. XIX wieku. Więc wsparcie rodziny, też stypendia zagraniczne, to było to, co pozwalało rozwinąć skrzydła właśnie młodym kobietom, które chciały uczyć się malarstwa i wyjeżdżały już pod koniec tego stulecia przede wszystkim do Paryża. I my tutaj staramy się zaznaczyć właśnie te profesjonalne identyfikacje przestrzeni. Znaczy pokazujemy obrazy, w których kobiety znajdują się w swoich pracowniach artystycznych i przełomowym dziełem, myślę, że to jest obraz taki jeden z najważniejszych w ogóle w malarstwie XIX-wiecznym europejskim, który mówi o nowej profesjonalnej roli artystki, to jest właśnie portret namalowany przez Hannę Hirsch, szwedzką artystkę, i tutaj przedstawiła ona swoją przyjaciółkę, Wenny Soldan, fińską rzeźbiarkę i malarkę. To na samym początku jakby można też zaznaczyć, że to jest taki obraz przyjaźni, ponieważ te kobiety mieszkały ze sobą w Paryżu, studiowały razem w tej samej szkole i też razem wynajmowały pracownię. I to jest też chyba taki bardzo ciekawy element życiorysów tych wszystkich kobiet, które wyjeżdżały na zagraniczne studia, że one tworzyły takie kobiece wspólnoty i tam razem się wspierały, tak jak no, w tym przypadku, kiedy obie artystki wykonały swoje wzajemne portrety, i które miały być przeznaczone na salon paryski, najważniejszą w tym czasie wystawę, na której wszyscy chcieli pokazywać swoje obrazy. A ten obraz zaprezentował artystkę w sposób właśnie zupełnie nowy, taki łamiący wszystkie konwencje obyczajowe, możemy powiedzieć, bo ona tutaj siedzi na podłodze. Ma wyciągniętą stopę w kapciu poza sukienkę i trzyma glinę w dłoniach i też rozmawia podczas malowania tego obrazu. Dodatkowo przestrzeń, w której się znajduje, to jest po prostu brudne studio malarskie, rzeźbiarskie, więc nie jest to mieszczański salon. I o ile obraz był bardzo doceniony za no, takie realistyczne przedstawienie i malarka na pewno tutaj była chwalona, o tyle sama poza modelki była tutaj bardzo krytykowana właśnie za niestosowność, co z kolei pokazuje nam istnienie cały czas tych barier społecznych, jeśli chodzi o wykonywanie profesjonalne zawodu artystki. Oprócz tego dzieła, które jest takim wymownym, profesjonalnym wizerunkiem, myślę, że koniecznie trzeba zwrócić uwagę na autoportret Miny Carlson-Bradbury, też jakby z pełnymi akcesoriami zawodowymi. Wiadomo, że jesteśmy też tu w pracowni malarskiej, bo to jest pomieszczenie na poddaszu. Widać kominy za oknem i to jest obraz, który też możemy przyrównać do bardzo takiego silnego w wyrazie dzieła polskiej malarki, portretu własnego Anny Bilińskiej, który dokładnie w tym samym czasie powstał i też wiadomo, że kobiety się znały i razem studiowały.
Wyłaniamy też, czy podkreślamy właściwie temat wnętrza idealnego, które w tym czasie w Szwecji przede wszystkim było malowane i tak rozpowszechnione dzięki twórczości bardzo znanego malarza Karla Larssona, który osiągnąwszy już pozycję wysoką za granicą, zdecydował się osiąść razem z żoną, z całą rodziną w Sundborn w Szwecji. Jeden z obrazów właśnie przedstawia Karin, jego żonę, spacerującą tam w Sundborn nad rzeką i też zwróćmy uwagę, że ma na sobie fartuch malarski. Ona też była, taki do pracy artystycznej, ona też była artystką i razem z mężem projektowała wnętrza domu i przedmioty wszystkie, które się w nim znajdowały, w takim duchu tworzenia piękna życia codziennego, tak żeby siebie i swoje dzieci otaczać pięknymi wnętrzami. To też miało taki wydźwięk edukacyjny i społeczny. I dla nas Larsson w tej postawie, ale też w tematyce swoich obrazów jest bardzo zbliżony do znanego polskiego malarza Józefa Mehofera, który podobnym sposobem w Jankówce pod Krakowem stworzył dla siebie taką idealną siedzibę dla życia codziennego właśnie ze swoją rodziną, ale też dla sztuki, ponieważ tam wszystko było zaaranżowane według jego artystycznych upodobań, a na tym obrazie Słońce majowe, które jest jednym chyba z takich kluczowych dzieł polskiego malarstwa XIX wieku, właśnie widzimy też jego żonę w pięknej sukni stojącej na werandzie domu. W kolejnej przestrzeni ekspozycyjnej można powiedzieć, że zagłębiamy się jeszcze bardziej. Teraz chodzi o wnętrze, ale już nie domu czy jakiejś przestrzeni zawodowej, ale ludzkiej duszy. Mówimy tu o emocjach, o trudnych stanach uczuciowych, które jakby dotyczą i konkretnych twórców, których dzieła tutaj pokazujemy. Myślę, że tutaj najważniejszym, najbardziej znanym nazwiskiem jest Edvard Munch i jego taka pełna ekspresji sztuka, ale też mówimy o emocjach, którymi przesiąknięty był artystyczny klimat końca właśnie XIX wieku, jako tej epoki przełomu. Mówimy o jakby samotności, izolacji, o braku wiary w ogóle w rozwój cywilizacji i w sens jakby dalszego i w sens tego rozwoju. Tutaj wydaje mi się, że twórczość Edvarda Muncha jest taką syntezą tych wszystkich poszukiwań, ale też bolączek artystycznych, życiowych twórców. Obraz Muncha nosi właśnie bardzo taki symptomatyczny tutaj tytuł Melancholia. Przedstawił tu swoją siostrę, która była zdiagnozowana jako chora psychicznie i też przebywała w zakładzie dla osób chorych. Później również Munch na chorobę psychiczną cierpiał i też miał podobne doświadczenia. A tutaj ona jest może nie tyle samą siostrą artysty, tylko została przedstawiona jako taka figura osamotnienia, smutku, właśnie melancholii, apatii. Ona zupełnie jakby nie ma żadnego kontaktu z tym światem, który ją otacza, a on jest też dość, znaczy jest dziwny, jest inny niż ta postać, bo pokój, w którym się znajduje, jest pełen jasnych kolorów, światła, tam też jest widok z okna, jest zimowy pejzaż w tle, kwitnąca roślina, i wreszcie taki obrus, znaczy stół z obrusem, który wydaje się właśnie pulsującą tkanką, tak jakby to był żywy organizm. Cała ta przestrzeń osacza tą smutną kobietę. Zestawiamy obraz Muncha z wieloma portretami przede wszystkim, które wyrażają podobne emocje właśnie smutku, czasami złości, otępienia, zamyślenia, jakby typowe też dla pewnej części kultury skandynawskiej tego czasu. Zauważamy też obecność takich wątków, no zresztą bardzo wyraźną, zwłaszcza w środowisku krakowskiej Młodej Polski. Pokazujemy obok melancholii
melancholika Wojciecha Weissa, który wiadomo, że inspirował się twórczością Stanisława Przybyszewskiego i na pewno znał Munka chociażby z tego względu, że znał twórczość Munka z tego względu, że Przybyszewski bardzo rozpropagował ją zarówno swoimi pismami w Polsce, między innymi w czasopismach. Inne jakby emocje, czy właśnie taki ten dekadencki klimat końca XIX wieku, przełomu wieków, pokazujemy też na przykładzie nie tylko portretów, ale pejzaży. I tutaj pojawia nam się temat miasta, które jest bardzo rzadkie w twórczości artystów skandynawskich. I tu szczególną uwagę zwróciłabym na te dwa niebieskie pejzaże nocne, a chyba najbardziej na dzieło Eugena Janssona zatytułowane Nocturne, które pokazuje widok Sztokholmu z perspektywy pracowni artysty. I jakby od razu widzimy, że to jest dzieło, które powstało w oddaleniu od tego wielkiego miasta, które w tym czasie się narodzi, że jest tutaj pewien dystans twórcy właśnie do tej przestrzeni i odczuwamy, czy widzimy wręcz w samym sposobie malowania taki duży ładunek emocjonalny, bo tam są takie zróżnicowane, szybko nanoszone plamy niebieskiego koloru, zieleni, ale też drapanie płótna i też niesamowite wrażenie robią te rozmazane błyski lamp na samym brzegu. To też jest istotne, że pojawia się tu temat nocy czy wieczoru, bo to jest ta pora doby, która najczęściej jest wykorzystywana przez artystów skandynawskich podczas malowania ze względu na szczególne światło, które nie występuje w innych częściach Europy i jakby pozwala wydobyć szczególny nastrój właśnie obrazów północnych. Jako ostatniego zwrócę jeszcze uwagę na sławnego Duńczyka Wilhelma Hammershøya. Tutaj znajdują się dwa jego obrazy, szczególnie ten z odwróconą tyłem kobietą i wazą. Jest takim znanym dziełem tego artysty. Jego sztuka właściwie nie pozwala się pomylić z żadnym innym malarstwem. Charakterystyczne jest to, że Hammershøi malował wnętrza swoich mieszkań w Kopenhadze w bardzo jakby podobnych ujęciach, w tym podobnym stylu, podporządkowanym geometrii. One są zawsze takie czyste i ciche te obrazy i też w jasno szarej, błękitnej kolorystyce. Natomiast jakby należy czy warto zauważyć takich niepokojący wydźwięk, znaczy gdy mamy zamknięte przestrzenie w starych domach w Kopenhadze, z których artysta właściwie, który rzadko opuszczał, to był ten jego świat tworzenia i tam się pojawiają właśnie te pojedyncze, samotne postaci kobiet w czarnych sukienkach, które są momentami, tak jak w tym obrazie, anonimowe, nie wiadomo co robią, nie wiadomo kim są i stają się znowu, tak jak powiedzmy w malarstwie Munka, takimi figurami właśnie osamotnienia i izolacji. Kolejny rozdział wystawy jest poświęcony poszukiwaniu tożsamości regionu i poszczególnych narodów przez artystów. Wskazujemy przestrzenie, miejsca, odniesienia, w których tej tożsamości poszukiwano. Tymi korzeniami dla artystów przełomu XIX i XX wieku było oczywiście życie ludu, folklor, także mitologia, legendy, poniekąd religia i w największym stopniu pejzaż, o czym mówi kolejna przestrzeń wystawy. Tu skupiamy się na tym, jak na różne sposoby przy użyciu bardzo różnych środków stylistycznych i formalnych artyści wspomagali czy budowali swoją sztuką tożsamości. Doskonałym przykładem
takich działań, takiej sztuki jest to dzieło Gerharda Munthe, Norwega, uważanego obecnie za pioniera norweskiego modernizmu, który miał bardzo jasny program skonstruowania sztuki właśnie narodowej, norweskiej. Pisał sam o tym, że nie ma innej drogi do sztuki nowoczesnej niż poprzez bycie bardzo narodową i udało mu się, można powiedzieć, osiągnął wielki sukces, także komercyjny, głównie za sprawą gobelinów tkanych na podstawie jego akwarel, takich jak to dzieło, które nosi tytuł Zalotnicy. Sam temat przedstawienia jest głęboko nordycki, norweski, wzięty z mitów, a przedstawia artysta trzy córki zorzy polarnej, wyraźnie wzburzone czy przestraszone, kładą się spać, a oto przybywają do nich zalotnicy, więc te dziewczyny są w wyraźnym niebezpieczeństwie. Wszystkie te elementy dekorujące gobelin, takie jak stylizowane rośliny, tutaj u dołu pelikan, czy te okręty wikińskie, były też odczytywane przez współczesnych jako takie wyrazy właśnie nawiązania do tradycji regionu, jak i zresztą sama technika, ponieważ północ Europy słynęła już od czasów średniowiecza ze swoich tkanin, a w końcu XIX wieku te tradycje były odkrywane i reintrodukowane. Między innymi w Trondheim powstała szkoła, w której produkowano tkaniny, odnawiano wcześniejsze techniki i tam właśnie powstało to dzieło Gerharda Munthego. W sali prezentujemy także obrazy mówiące o życiu prowincji, o życiu ludu, jak ten wspaniały obraz spotkania wieczornego Karla Wilhelmsona, ukazujący taki wiejski koncert szwedzkiej młodzieży w regionie Wermland, czy obrazy innego Szweda, Andersa Zorna, najbardziej obok Karla Larssona, znanego wtedy szwedzkiego malarza, który osiągnął niesłychany sukces i finansowy, na czym bardzo mu zależało, i artystyczny, mierzony medalami, nagrodami. Był wziętym portrecistą. 7 razy odbył podróż ze Szwecji do Stanów Zjednoczonych. Tam portretował między innymi prezydentów amerykańskich, ale osiągnąwszy sukces, postanowił wycofać się na prowincję do swojego rodzinnego regionu Dalarny i osiadł w niewielkiej miejscowości Mora. Tam wzniósł siedzibę, która obecnie jest muzeum. No i tam poświęcił się oddawaniu, można powiedzieć, tego swojego zachwytu nad obyczajem, nad ludowością i też aktywnie wspierał zachowywanie tradycji, finansując na przykład konkursy muzyki tradycyjnej, tańca, łożąc na szkoły. I właśnie przykładem takiej działalności profolklorystycznej Zorna jest to dzieło Taniec w Gopsmor. Pod Morą Zornowie zgromadzili w obrębie takiego swoistego skansenu około 50 domów ludowych i organizowali tam zabawy taneczne dla okolicznej młodzieży. No i w czasie tych imprez młodzi ludzie mieli uczyć się ludowych tańców. I taką scenę przedstawia tu Zorn w tym bardzo takim szybkim, dynamicznym, wrażeniowym, niesłychanie właśnie sugestywnie przez Zorna odmalowanym obrazie, który myśmy pozwolili sobie zestawić w ekspozycji z polskim obrazem Teodora Axentowicza, Kołomyjką z naszych zbiorów, która powstała oczywiście po podróży artysty na Huculszczyznę. Widzimy tutaj parę tańczącą, ten taniec znów ludowy, przed chałupą tym razem, nie we wnętrzu. I wskazujemy na pokrewieństwo dążeń artystów, którzy szukają, tak jak zresztą i w innych częściach Europy, szukają tych prymitywnych, podstawowych wartości kultury, na których mogą budować nową tożsamość narodową.
te wątki narodowe także dochodzą do głosu w sztuce fińskiej. Wiadomo, że koniec XIX wieku, początek XX to jest moment takich przełomów także i przesileń politycznych na północy Europy. Moment, kiedy uniezależnia się Norwegia, kiedy w Islandii te głosy takie separatystyczne dochodzą do głosu. No i także w Finlandii, która pod wpływem pierwszej wojny światowej wreszcie emancypuje się od Rosji. I sztuka towarzyszyła tym procesom. Dla Finów najważniejszym tekstem, eposem narodowym była już w XIX wieku Kalevala, spisana przez Eliasa Lönnrota. Artysta, którego dzieło teraz Państwo widzą, czyli Akseli Galen Kalela, był tym fińskim malarzem, który w największym stopniu zaważył na postrzeganiu Kalevali przez Finów. Do dziś, kiedy myślą o Kalevali, myślą jego obrazami. Tu na wystawie Przesilenie prezentujemy jedno z tych dzieł. Jeden z ostatnich momentów utworu, kiedy jeden z głównych bohaterów, Väinämöinen, ten starzec, czarodziej, odpływa z krainy szczęśliwości wraz z dwiema nimfami. No ale Galen Kalela to także malarstwo pejzażowe, takie jak te już bardzo syntetyczne widoki, choćby te chmury na horyzoncie japonizujące, czy ten bardzo taki symbolistyczny widok jeziora w puszczy z poszczególnymi drzewami, które także w fińskiej kulturze mają znaczenie tożsamościowe. Tak były postrzegane. I wielkim przyjacielem Galena Kaleli był inny fiński malarz, Pekka Halonen. Oni obaj w tym samym czasie studiowali w Paryżu. I Pekka Halonen, no, jak widać, bardzo bliski jest w swoim malarstwie już sztuce Paula Gauguina, którego kręgu pozostawał, będąc we Francji. I w tym środowisku poznał się na przykład z polskim malarzem Władysławem Ślewińskim. Dla identyfikacji narodowej czy regionalnej właśnie w malarstwie najważniejszym tematem był pejzaż, regionalna natura. Oczywiście funkcjonował obok tematów takich jak obyczaje ludowe, mitologia, religia z konkretnych regionów. Jeśli chodzi o naturę, artyści wybierali miejsca takie typowe, takie na przykład jak kolebki tradycji narodowej, jak Telemark. Czasami pojawiają się konkretne motywy, takie jak wodospady, bagna na przykład, czy woda albo góry. To sprawia jakby ten zespół motywów, ale przede wszystkim nastrój przyrody, który artyści wydobywają właśnie spoglądając na lokalną naturę. To jest coś, co zupełnie identyfikuje to malarstwo, czy tą przyrodę właśnie jako północną, jako odrębną, jako taką trochę inną. Ona ma swoje własne cechy. I to bardzo dobrze widać na przykład w pejzażach islandzkich, które chyba których nie dałoby się pomylić w ogóle z żadnym innym regionem. One mają specyficzny i zestaw motywów w naturze, i też szczególną kolorystykę, no a przez to też i razem ze światłem nastrój, który towarzyszy tym widokom. W tym czasie na Islandii nie było wielu artystów, właściwie znanych jest tylko kilku, a spośród nich Asgimur Jónsson i Thorarinn Thorlacksson to są tacy artyści, którzy w tym czasie zdobyli wykształcenie na Kopenhaskiej Akademii i właśnie wróciwszy do swojego rodzinnego kraju malowali tą
piękną, wielką naturę, która właśnie tutaj no, w tych obrazach doskonale widać, że dominuje nad człowiekiem i wszystkim, co on tam robi i wytwarza. To są niewielkie osady czy pojedyncze właśnie domki, które po prostu toną w ogromie tej przyrody. Podobne ambicje w tym czasie mieli również artyści z innych krajów północnych i myślę, że tutaj Norwegia daje doskonałe przykłady. Jednym z najważniejszych, sądzę, dzieł na wystawie i takim skarbem narodowym kultury norweskiej jest obraz Kitty Lange-Sjelland. My tutaj mamy dwa jej dzieła, ale tym najbardziej znanym właśnie jest obraz Po zachodzie słońca, który powstał w 1886 roku. Artystka w tym czasie, Kitty Lange-Sjelland, mieszkała w Paryżu, ale przyjechała do Norwegii właśnie na plener i na farmie jednego z norweskich twórców we Fleskum artyści malowali lokalną przyrodę, koncentrując się na tym, żeby oddać właśnie unikatowość północnego pejzażu, co doskonale się tutaj udało tej malarce. Mamy tu bardzo charakterystyczną scenę z lustrem wody, która odbija wszystko to, co jest powyżej. Zielony pejzaż z tradycyjną architekturą. Jest też samotna postać w łodzi, która pojawia się na wielu obrazach pokazywanych na tej wystawie, a najważniejszym elementem jest chyba właśnie to, co jest najtrudniej uchwytne, czyli szczególne światło zachodu słońca, które zmienia kolorystykę przyrody i które właśnie wprowadza nam tutaj ten wyjątkowy nastrój w ten sposób, że no, wiemy, że mamy tutaj do czynienia z pejzażem nordyckim. Bardzo ważnym i też takim ciekawie podejmowanym przez wielu artystów z krajów północnych tematem była zima i śnieg, zaśnieżony pejzaż. To z różnych względów. Na samym początku wystawy pokazujemy taki realistyczny pejzaż Fritza Taulowa, pejzaż zimowy właśnie z rzeką. Tutaj natomiast jakby ten repertuar obrazowania natury jest znacznie szerszy, bo jest no, z jednej strony symboliczny, to jest taka pora roku, która jakby nie tylko dominuje właśnie w tym regionie, ale też jakby wymaga takiego odosobnienia, kontemplacji i też kojarzy się ze śmiercią, ale z drugiej strony z oczekiwaniem na wiosnę, na odrodzenie i nowe życie. Więc ten potencjał znaczeń artyści wykorzystują, a także przypatrują się dekoracyjności natury, tym, że jest w niej jakiś ukryty rytm. To najlepiej widać w przedstawieniach lasów zaśnieżonych, jakie znajdują się na wystawie, ale bardzo też takim dekoracyjnym przykładem jest ta tkanina zaprojektowana przez szwedzkiego artystę Gustava Fierstadta, który no, pokazuje nieoczywisty wycinek natury, bo to jest właśnie ten też często pojawiający się element, a tutaj bardzo podkreślony, czyli odbicie w wodzie. Te konary drzew stają się przez to falowanie właściwie takim ornamentem. Gustav Fierstadt tutaj jest pokazany też jeszcze ze sprawą jednego dzieła. To jest pejzaż pokazujący śnieg i zaśnieżone drzewa. Bardzo specyficznie kadrowany, tak z góry blisko pokazany jest kawałek podłoża, na którym są ślady zająca właśnie biegnącego przez śnieg. I gdy się przyjrzymy temu, jak on kształtuje tą białą powierzchnię, to ona jest właśnie złożona z takich dekoracyjnych takich fal, które jakby wyznaczają nam tą fakturę śniegu. Też bardzo charakterystyczne są takie miękkie, puszyste kołdry śniegu, właśnie poduszki śniegu zwieszające się na gałęziach drzew, co też pojawia się w twórczości również artystów fińskich, ale także norweskich, ale także polskich, bo zdecydowaliśmy się tutaj też temat
śniegu, zaśnieżonego lasu pokazać. Oczywiście najbardziej znanym takim śnieżnym malarzem polskim był Julian Fałat, ale tutaj zdecydowaliśmy się pokazać dzieło Stanisława Witkiewicza. To jest też obraz nocny, tak? Mamy rozgwieżdżone niebo i zaśnieżony las w Tatrach, który dzięki temu oświetleniu rzuca takie cienie bardzo duże. Tam jest taki mocny kontrast pomiędzy śniegiem, a właśnie tą zacienioną partią. To też jest ważne, że to jest las tatrzański. Tutaj możemy powiązać też to z tradycyjnym znaczeniem właśnie tego obszaru dla polskiej kultury. W ostatnim rozdziale wystawy pokazujemy obrazy, które podkreślają metafizyczne wątki wydobywane w pejzażach przez artystów. Wizytówką tej sali, jednym z ważniejszych obrazów, jeśli tak można powiedzieć, na wystawie, jest to dzieło Ricarda Berry, zatytułowane Nordycki letni wieczór. To obraz, który artysta zaczął malować jeszcze we Włoszech, kończył w Szwecji. Chcieliśmy, żeby stanowił rodzaj klamry zamykającej poniekąd kompozycję wystawy w odniesieniu do pierwszego dzieła zapraszającego widzów, czyli obrazu Erika Werenschola na równinie z dziewczyną, która była harmonijnie stopiona ze środowiskiem. Tu Richard Berry przekazuje zupełnie inną treść o relacji człowieka i otoczenia. Mówi o izolacji, o oddzieleniu, o niemożności odbudowania utraconej więzi z otoczeniem. Postaci przedstawione tu przez malarza też nie są przypadkowe i anonimowe. Kobieta to popularna śpiewaczka Karin Pik, a mężczyzna to syn władcy Szwecji, Norwegii, Oskara II, Eugeniusz, książę Eugeniusz, który mimo swojego pochodzenia odebrał wykształcenie artystyczne i stał się jednym z najważniejszych twórców skandynawskich przełomu XIX i XX wieku. Na wystawie prezentujemy jego obrazy, no, będące takimi sztandarowymi przykładami malarstwa narodowego romantyzmu. Najbardziej jego znane obrazy, czyli ten obłok i stary zamek, one operują bardzo podobną stylistyką środkami formalnymi w celu zbudowania takiej pełnej lęku, niepokoju, jakiejś grozy, symbolistycznej wizji. Te kompozycje są takie zupełnie niezbalansowane, bardzo intensywnie malarz buduje z takich plamek w zaskakujących kolorach, buduje fakturę tego obrazu właśnie w celu wzmocnienia siły ekspresji tego dzieła. Na zakończenie chcieliśmy przywołać jeszcze jeden kontekst polski. Porównaliśmy tu obrazy fińskiego i polskiego malarza. Tym Finem jest Axel Iggalen-Kallela, którego pracę w poprzednich salach też pokazujemy. To jego późniejsze dzieło, bardzo już syntetyczne, bardzo też podkreśla dekoracyjny charakter natury i zwraca uwagę na taki, znów na potencjał odbicia, który tu wyzyskuje i na pewną powtarzalność form natury w tym takim urzekającym widoku samotnej wyspy na fińskim jeziorze. Bardzo, bardzo podobny sposób z wykorzystaniem podobnej gamy barwnej i języka wizualnego fińską przyrodę zobrazował Konrad Krzyżanowski, warszawski malarz wykształcony w Petersburgu, który w 1908 roku był na plenerze w Finlandii, więc ledwie 2 lata po skończeniu dzieła Galena Kaleli. To zestawienie doskonale wskazuje, że o ile rzeczywistych związków między sztuką
północy, czy artystami północy i artystami polskimi jest bardzo niewiele. O tyle tych zaskakujących podobieństw jest bardzo dużo. I naszą wielką przyjemnością podczas przygotowywania wystawy Przesilenie było właśnie zwracanie uwagi na te podobieństwa i chcieliśmy ten zachwyt także przekazać widzom tu w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzień dobry Państwu. Dziękujemy za wysłuchanie naszego oprowadzania po wystawie Przesilenie, za to, że byliście z nami i z przyjemnością odpowiemy na pytania, czy nawiążemy do Państwa komentarzy, które znalazły się pod filmem. Na samym początku chciałabym wyjaśnić, może to nie padło bardzo wyraźnie, ale w tytule naszej wystawy nawiązujemy do, czy jakby mamy na myśli kilka rzeczy, podając ten tytuł. Po pierwsze, nawiązujemy do Przesilenia letniego, które jest takim powszechnie znanym fenomenem naturalnym, ale też kulturowym, ponieważ jest świętowane ono w tradycji krajów nordyckich i jest takim elementem, nie wiem, pewnie już popularnej kultury połączonej z tradycją. A z drugiej strony to słowo Przesilenie jest na tyle wieloznaczne, że może sugerować różnego rodzaju przemiany. I takie artystyczne, ale też emocjonalne, które dzieją się na tej wystawie, o których opowiadamy i które też zachodzą w naszych widzach. Mam nadzieję przynajmniej. Więc co jeśli chodzi o sam tytuł? Natomiast jeżeli chodzi o kolonię w Skajen i ten fascynujący jej fenomen, o który też padło pytanie, no to rzeczywiście jest zupełnie osobne takie miejsce w geografii artystycznej północnego regionu i bardzo ważne od lat 80. XIX wieku aż do początku XX wieku. My na wystawie staramy się pokazać najważniejsze zjawiska związane z tym miejscem i artystów, czyli przede wszystkim Michaela Ankera, który jeszcze w latach 70. odkrył dla malarzy tę miejscowość rybacką na Półwyspie Jutlandzkim, a także Pedera Severina Croyera, no i choćby Oskara Bierka, którego dzieło widzieli też Państwo przed chwilą w sali wystawowej, ale zwracamy także uwagę na to, że w Skajen tworzyły również kobiety, nie tylko mężczyźni. I na Przesileniu mogą Państwo oglądać trzy obrazy Anny Anker, żony wspomnianego Michaela Ankera, i jedno dzieło Marii Croyer, żony Pedera Severina Croyera. I przy tej okazji może warto w ogóle powiedzieć, że malarstwo ze Skajen cieszy się ostatnio bardzo dużą popularnością w światowych muzeach. Dwa lata temu była duża wystawa Pedera Severina Croyera w Paryżu. I inni także artyści północni są coraz chętniej i częściej pokazywani w największych instytucjach światowych, więc na przykład Albert Edelfelt czy Anders Zorn albo Akseli Galen-Kallela. To są tacy artyści, którzy wracają do tego tradycyjnego panteonu najważniejszych twórców XIX wieku. Jest też kilka pytań o Konrada Krzyżanowskiego, o szczegóły na temat jego pleneru, ale także o to, czy to jest jedyny jego obraz, na którym możemy zobaczyć pejzaż z Finlandii. Nie. Jest kilka obrazów w różnych muzeach polskich, które dokumentują właśnie pobyt Krzyżanowskiego w Finlandii w 1908 roku i one są jakby podobne, jeśli chodzi o jakby te środki wyrazu, więc tam są i tematy, bo tam są zwykle chmury, prawda? I taki woda. Bardzo ekspresyjny sposób malowania, więc to jest
taka grupa szkiców. Myślę, że możemy powiedzieć, tych dzieł jest rzeczywiście więcej. I mamy tutaj jeszcze jedno pytanie. Sekundę. Bardzo ładny taki pejzaż jest na przykład Muzeum Narodowym w Krakowie, więc można sobie teraz, korzystając z chwili, jeszcze zajrzeć do ich zbiorów online. Tam też piękny Krzyżanowski z Finlandii. Czy wystawa to obraz malarstwa północnego oczyma kuratorów żyjących nieco bardziej na południu? Wiadomo, jak została odebrana przez przedstawicieli narodów, których sztuka jest przedstawiana? Wiadomo. Nie tak. Przez wszystkich, przez tych, którzy mieli okazję ją obejrzeć, a w większości też się specjalizują w badaniach nad tą sztuką, czy w robieniu wystaw, bo są pracownikami instytucji, z którymi współpracowaliśmy. Albo ambasad. Albo ambasad, tak, ambasad państw nordyckich. I myślę, że to przyjęcie, sposób, w jaki odbierana jest wystawa przez te osoby, jest bardzo pozytywne i to dla nas stanowiło też pewien wyraz nie wiem, uznania czy docenienia naszej pracy, bo my oczywiście, tak jak osoba zadająca pytanie słusznie zauważa, nie pochodzimy z północy, więc nakładamy na tę sztukę nasz filtr, ale mamy nadzieję, że to sposób prezentacji, narracja wystawy oddaje kluczowe zjawiska i w dość dobry sposób przybliża, a nie przeinacza tę sztukę północną. No tak, no zresztą w jaki inny sposób moglibyśmy przedstawić? No to są spojrzenie stąd, co wydaje mi się, że zawsze jest ciekawe w takich międzynarodowych projektach i też zawsze zauważam, że jeżeli polska sztuka pokazywana jest przez zagranicznych kuratorów poza, czy jakby w instytucjach zagranicznych, to też to ich spojrzenie jest inne i bardzo ciekawe i można zaobserwować nowe rzeczy, których samemu by się nie widziało. Także myślę, że mamy tutaj jakiś plusik u zwiedzających ze Skandynawii. I to już są wszystkie pytania z Facebooka. Więc bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu za uwagę, za to, że poświęcili Państwo czas na obejrzenie naszego oprowadzania po wystawie i przypominamy, że przesilenie Malarstwo Północy jest otwarte u nas w muzeum do 5 marca, do niedzieli, przez 3 najbliższe dni, piątek, sobotę i niedzielę. Zapraszamy gości do godziny 20. Jeszcze może ostatnie, bo właśnie zauważyłam. Jakich innych fińskich malarzy mamy w zbiorach muzeum? Nie mamy fińskich. Nie mamy. Mamy jednego najpięknego fińskiego malarza, jego znakomity obraz. I też on zostaje na Galerii Sztuki XIX wieku, także Państwo będą mogli sobie go na co dzień oglądać. Mowa oczywiście o obrazie Alberta Edelfelta pod Brzozami. Jeszcze pozwolimy sobie na jedną, bo akurat pojawił się komentarz. Co było dla Państwa największym zaskoczeniem, odkryciem podczas przygotowywania wystawy? Największym, ale tak... Bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że największym odkryciem to na pewno było to, o czym... Tak jakby w tle jest wystawa i to, o czym pisaliśmy też do katalogu wystawy, znaczy zaskakujące podobieństwa pomiędzy sztuką polską, a właśnie tutaj wybranymi artystami nordyckimi i jakby z czego one mogły wynikać, dlaczego tak jest. Myślę, że to były też odkrycia dla osób ze Skandynawii, z którymi współpracowaliśmy i to jest też taka dodana wartość jakby do całej tej przekrojowej prezentacji. Więc to takie, jeśli chodzi o merytoryczne, bo było dużo innych takich może praktycznych zaskoczeń, ale to już jest kuchnia muzealna. Ale tak, te wspólne wątki. Także
zapraszamy już niedługo koniec. Jest nam bardzo smutno z tego powodu. Wyobrażam sobie, że teraz wszyscy Państwo wstają i biegną do Muzeum Narodowego. Serdecznie zapraszamy.